Ze mną Stefan Weisbrot. Chciałby rozmawiać o pisaniu, więc pogadamy o podróżach. Ponieważ świetnie. Piszesz po polsku, piszesz tak, jak potrafisz w swoim języku, ale piszesz gdzie indziej. Zgadza się. Piszę gdzie indziej, to znaczy mieszkam w Wielkiej Brytanii. Ale to tak bardzo nie rzutuje na to, co piszę, bo jednak piszę głównie... Działa. Piszę jednak w języku polskim ciągle, tak, i te historie są osadzone w Polsce. To ma oczywiście znaczenie. Również się przymierzam, a w zasadzie już zacząłem pisać jedną książkę, która się będzie toczyła w Szkocji. Wiemy, szukamy dla ciebie lokalizacji na zabójstwo. Szukamy, bo będzie to bardziej horror niż typowy kryminał. Zdecydowanie mocniej horror, więc będzie taki dosyć klasyczny horror, więc potrzebuję takich właśnie ostępów, gdzie można dokonywać dużej ilości makabrycznych zbrodni, tak, bez detekcji przez dłuższy czas. Czy jak się pisze za granicą, to się pisze inaczej, myślisz, niż gdybyś był tutaj na miejscu w tej naszej rzeczywistości polskiej? Ja myślę, że dla mnie osobiście nie, ponieważ mój tryb pisania jest taki, że idę do kawiarni i sobie siadam i piszę. Ja po prostu zamykam się wtedy tak trochę w tym swoim świecie i mimo, że naokoło są dźwięki, tak, to one jakoś mi nie przeszkadzają. No właśnie to mnie zainteresowało, bo raczej jak przychodzą do nas pisarze, to mówią, że mają swoje gabinety, takie strefy ciszy i odcinają się. Telefon nie, ludzie nie, ma być cicho, spokój, bo wtedy jesteśmy w stanie się skupić. A z tego, co ty mówisz, to jesteś w stanie właśnie w czymś zupełnie innym napisać. Wena do ciebie przychodzi wtedy. Tak, ja nie lubię pisać w domu, chociaż oczywiście mogę pisać. Redagowanie w domu tak, książek, natomiast pisanie tego świeżego materiału lepiej nie. Nie wiem, na czym to polega, ale lubię też w pociągach pracować i lubię w ogóle pociągi. Natomiast nie potrzebuję tego spokoju takiego. Spokój wewnętrzny, tak, i potrzebuję oczywiście mieć idealnie dłuższą chwilę na tą pracę, dłuższą niż 10 czy 15 minut, tylko na przykład pół godziny albo godzinę, żeby coś konkretniejszego popracować. No i też jest, ponieważ cały czas się jakoś tam pisania uczę, a przynajmniej to doświadczenie, prawda, już wieloletnie się zmienia i też odkryłem, że kiedy piszę więcej, to też piszę, wydaje mi się, lepiej i jest coś w rodzaju rozgrzewki, tak? Więc kiedy już jakieś deadline'y gonią, odkryłem, że to, co na przykład sobie dawkowałem jako dzienną, prawda, liczbę słów, bo ja w przeciwieństwie do, zauważyłem, że wszyscy tutaj mówią w znakach, a ja zawsze mówię w słowach, bo to jest łatwiej przeliczyć, bo jest te 285 słów na stronę, tak? Więc dobrze jest te 600 słów, dajmy na to są te dobre dwie strony, tak? Więc to jakieś takie minimum, żeby dziennie napisać, ale odkryłem, że można tak naprawdę potraktować to jako rozgrzewkę i dopiero po tych dwóch stronach też się wchodzi w inny stan taki świadomości. Ale to znaczy, że dwie strony piszesz, one idą do kosza, bo dopiero później tak naprawdę zaczyna się prawdziwe pisanie? A nie, no to tak, to ja bardziej sobie cenię to, co piszę, to ja tak nie wyrzucam. Nie, no żartuję, bardziej powiem tak, jak mówiłem wczoraj na spotkaniu, że ja wiele mam historii, które, czy powieści, które zacząłem pisać i one gdzieś po prostu... No, gdzieś je porzuciłem po drodze, tak? I często w zaawansowanym bardzo, bardzo momencie, często już blisko na przykład połowy wręcz, prawda? Więc to mówimy tam bardziej, prawda, te 150-200 stron nawet, więc to są oczywiście historie, które chcę skończyć, natomiast no, jest to zawsze nauka i po prostu nigdy nie wiesz, co tak naprawdę zadziała w jakimś sensie, tak? Do ostatniej chwili. To znaczy, no podejrzewam, że jak ktoś już napisze 50 książek, to może wie, tak? Natomiast po napisaniu kilku, tak? W wydaniu dwóch i napisaniu jakichś tam innych w całości lub nie, to widzę, że to jest cały czas nauka, tak? I cały czas te pomysły...
te pomysły mogą się sprawdzić lepiej albo gorzej, a też bardzo dużo rzeczy, pomimo tego, że ja na przykład dużo planuję, dużo myślę o tym, często planuję, mam zeszyty pełne zapisków, gdzie są rozpisane sceny, ale później to różnie wychodzi, tak? Więc zdecydowanie piszę z planem, ale kiedy już zaczynam... Ale niekoniecznie trzymasz się tego planu do końca. Niekoniecznie się trzymam tego planu do końca, to tak, bo czasem po prostu... To jest tak, że no nie da się tej strony tekstu czy tego fragmentu mieć w głowie, zanim się go napisze. To jest wszystko taki zespół naczyń połączonych, tak? Więc dopiero te słowa na stronie, one zaczynają żyć i one zaczynają takim zwrotnym sprzężeniem działać, tak? Że wywołują, to są rzeczy, o których nigdy bym nie można wymyśleć pewnych rzeczy, zanim się ich nie napisze, tak? To jest dobre zdanie, ładne zdanie. A chciałam cię zapytać, co było tym pierwszym impulsem, żebyś wyciągnął te zapiski z szuflady i zdecydował się, odważył się je przesłać komuś i pomyśleć, to jest to, co bym chciał wydać? No, to powiem tak, to ta myśl o pisaniu towarzyszyła mi chyba od zawsze albo od prawie zawsze. Ja myślę, że już jako dziecko ja myślałem o tym, że będę pisarzem. Ale nie szło to razem z pisaniem, bo nie wiedziałem, co napisać. Mhm. I pierwsze te wprawki były takie dosyć to było bolesne doświadczenie, bo ja tak nie wiedziałem, co ja mogę napisać, więc siadałem i pisałem coś o sobie na przykład, ale to nie było to, więc dopiero kiedy tak zrozumiałem, że ja chcę pisać gatunkowe rzeczy, rzeczy bardziej rozrywkowe, bo mam też takie wykształcenie, powiedzmy... Rozrywkowe? Klasyczne właśnie, jestem po filozofii, ja też bardzo dużo, ja jestem bardzo oczytany, powiedzmy tak, jeżeli chodzi o klasykę na przykład rosyjską i nie mówię tylko o Dostojewskim, ale mówię bardziej o Tołstoju, Turgieniewie i takich rzeczach. Natomiast dopiero kiedy przeszedłem dopiero kiedy, że tak powiem, przestałem czytać te rzeczy takiego, czy Tomasza Manna, tak, a zacząłem czytać właśnie kryminały, Nesbo i to wtedy jakoś tak mi otworzyło furtkę, że to jest to, co chcę robić, tak. Ale pytanie, mówienie na temat chyba, co mnie skłoniło, żeby wysłać? No skłoniło mnie to, że już musiałem, kurczę, wysłać, no bo co mogłem więcej zrobić? Nie było na co dłużej... Już skończyłeś 18 lat, trzeba było podjąć tę tak, męską, dorosłą decyzję. Tak, dużo później, to było niestety dużo później, więc no jestem za stary trochę na genialne dziecko niestety, ale tak, trochę się, nie wiem, no naczekałem. Nie wiem, z czego to wynikało. Znaczy, na pewno wynikało z tego, że pierwsze wprawki, czy pierwsze opowiadania, bo ja też pisałem bardziej trochę fantastykę, science fiction, horrory, tak, takie rzeczy były, wiadomo, mniej lub bardziej udane i później tak naprawdę to się przebiło wszystko przez Międzynarodowy Festiwal Kryminału, tak myślę, i właśnie tamte ichniejsze konkursy i warsztaty. Natomiast ja jestem też chyba czuły na krytykę i rozmawiałem wczoraj z Marcelem Woźniakiem o pierwszym moim tekście, który wysłałem. I powiedziałem właśnie o tym opowiadaniu science fiction, które wysłałem do Nowej Fantastyki, bo uważałem, że jest genialne, a nie było. Ale to też nie jest prawda, bo mój pierwszym moim tekstem, tutaj chyba mógłbym być teraz bardzo sławnym twórcą, kiedy byłem jeszcze w szkole, to zacząłem pisać coś w rodzaju Akademii Pana Kleksa, tak? Czyli o czarodziejach, jakimś chłopcu czarodzieju, tak? I przed Harrym Potterem, żeby nie było wątpliwości, bo to były inne lata, ale zniechęciła mnie nauczycielka, która wydaje mi się, że użyłem jakiegoś słowa i ona powiedziała, że tego słowa to było chyba, napisałem, że ktoś coś wydukał. I ona mi powiedziała, nie można tak powiedzieć, takiego słowa nie ma. Ja się upierałem, że takie słowo jest, ale to mnie jakoś tak na dobre zniechęciło na niestety jakąś dekadę pewnie. O rany, historia po prostu, nie chcę powiedzieć... jak z dzisiejszej edukacji, ale proszę Państwa, Stefan Weisbrod, czuły, dodam jeszcze raz, pisarz. Tego Harry'ego Pottera to chyba wywołałeś, bo jak powiedziałeś o PKP, to pomyślałam o pociągach, to pomyślałam, a może byś w pociągu właśnie tym, co Harry Potter do Hogwartu jeździł, umieścił tego bohatera swojego nowego. Zobaczymy, gdzie będzie. Czekamy na książkę. Bardzo dziękujemy przy okazji festiwalowi we Wrocławiu, bo jak widać motywuje ludzi, którzy później do nas przyjeżdżają i robią nam piękny festiwal. Dzięki serdeczne, Stefan. Czekamy na następne książki. Bardzo dziękuję. Oczywiście, już niedługo. Dzięki. Dzięki wielkie.